Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku z serii Zagrajmy w Kapitan Pazur. Dzisiaj czwarta plansza tej gry, Dark Woods, ciemne lasy lub w dosłownym tłumaczeniu ciemne drewno, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Mapa w porównaniu do poprzedniego odcinka z tej gry, do poprzedniej mapy, jest o wiele trudniejsza, więc tutaj muszę w niektórych momentach po prostu siedzieć cicho, żeby się skupić. Mamy tu o wiele więcej przeciwników, którzy są o wiele trudniejsi. No i cóż, będziemy musieli sobie jakoś z nimi radzić. Tutaj mamy także tych strzelców, takich o wiele trudniejszych, ale... No, ja nie dam rady. Pa, pany. 50% HP? Dobra, ja tam... O, dokładnie. Idealny początek. Po prostu w poprzednich próbach nagrania tego filmu nigdy nie byłem w stanie tego wszystkiego zebrać i on zaraz rzuci nas sztyletem. To muszę sobie oczyścić drogę najpierw. O, jeszcze jakieś jedzonko z niego wypadło. I teraz tak, żeby te monety mi nie spadły gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Dobra, spadły na kolce, to już trudno się mówi. I teraz idziemy po myszule. Wchodzimy tu, po amunicję. I teraz robimy coś takiego. O. Zabijamy psa, zbieramy skarby, zeskakujemy i idziemy po magiczne pazury. I teraz fajnie by było, jakbym ja ten nie nadział się na żaden z kolców. Postaram się przynajmniej. Dobra, nie udało się. Przynajmniej udało mi się to przeżyć. Mamy już pierwszy tak jakby checkpoint, więc jest dobrze. No, także droga jest jako tako oczyszczona, chociaż tu są te myszy nieszczęsne. Właśnie myślałem, że jak się schylę, to mnie nie trafi, no ale jednak trafiła, trudno się mówi i tu kurde muszę uważać, żeby nie zlecieć. W jeszcze kolejnych poziomach to będzie o wiele trudniejsze. O, tu jest w ogóle ta mysz nieszczęsna. Muszę jakoś to umiejętnie rozegrać, żeby tu zdobyć pewien skarb, który chciałbym zebrać. Więc idziemy, idziemy, mamy jeszcze 17 sekund, więc olewamy jak na razie te skarby. Idziemy tu i szybko do góry, szybko. O, tutaj dokładnie. I mamy tylko jedną szansę, żeby to nam się udało. Idziemy teraz tu. No, i o to chodzi. I już mamy tak jakby sekret zaliczony, chociaż nie do końca. Dobra, mamy tak jakby chwilę nieśmiertelności, więc jest dobrze. Mam nadzieję tylko, że ja nie utopię się tutaj w tym bajorze. O. Dobra, nieśmiertelność się przydaje. Co tam jest na dole? Kolce. A tam jest jeszcze ta paprotka. Dobra, to pójdziemy tam na dół. O, ma! O, shit! Gig, koleś, bo ja nie lubię cię. I jeszcze zbierzemy to życie. A, dobra, mamy 100% HP, to nie jest nam to tak potrzebne, więc idziemy teraz na dół. I żeby nie zrobić się do tych. Bo nie do lawy, tylko na kolce. Zobaczę tylko, czy jest tu coś na dole. Chyba nic. Dobra, to możemy się wrócić i stracić przy okazji bez sensu kolejne HP-ki. Więc idziemy, idziemy i trafiłem idealnie. I teraz trzeba to jakoś tak wyczuć te kolce, kiedy one się chowają. No, także udało się. I teraz możemy zebrać tutaj te skarby, te które tutaj sobie wiszą. W zasadzie mało ich jest, ale zawsze trochę. Więc teraz idziemy, idziemy, chyba w prawo należy iść. Dobra, teraz jedzonko się przyda. Paprotka tak samo. I co jest tam na dole? Tam jest dynamit i ta mysz nieszczęsna. Cholendy. Dobra, idziemy do myszuli. Chyba, że tam jest jeszcze coś. No właśnie, tu jest kolejna mysz. No właśnie, chciałbym ją skurde unieszkodliwić. No tak, tylko jak ja teraz to mam zebrać, te berła? Zrobię może tak. Ja je koniecznie chcę. Dobra, udało się. Więc jest git. I teraz idziemy po tą monetę. I czekamy aż ta platforma wróci i idziemy dalej. W sumie ten boss na tym poziomie jest o wiele trudniejszy w porównaniu do pierwszego bossa, więc trzeba będzie się delikatnie postarać. Dobra, mamy życie. I tam dalej coś jest, ale co jest na dole? Chyba nic. Dobra, lecimy, lecimy. I tu mamy myszulę. Tylko zobaczę, co jest tam do góry. Gdzie ona może nam się przydać. A poza tym oczyszczę sobie drogę może przy okazji. Tylko skarby wypadałoby zebrać, no ale jak one nas nie chcą, no to trudno się mówi. Dobra, coś tam jeszcze jest? Jest tam jeszcze koleś. Dobra, to idziemy po mysz.
więc do dołu i zbiorę ją. Zbiorę. Dobra, 20 sekund, więc powinno mi to wystarczyć. Idziemy tu do góry. No, udało się, pierwszy etap. Teraz drugi. Dobra, nas trochę zdamage'ował, ale dobra, to nie jest ważne, bo my musimy się delikatnie śpieszyć. Kurde, bezsio. Dobra, udało się, 15 HP, więc... Sekret jest zaliczony, można by powiedzieć. Więc teraz idziemy tu. Do góry. No matko, to będzie teraz do dupy, bo to teraz to będzie labirynt. Trudno się mówi. I tak trafimy na bossa prędzej czy później. Więc może zejdziemy na dół, tylko zbierzemy te skarby, które tutaj są. O nie, jeszcze ta mysz jest tu nieszczęsna. Dobra, trafiłem ją. Nie wiem jakim cudem, ale trafiłem, może pójdę na dół, bo tam też było trochę skarbów. A, jeszcze ta mysz, kurde, tu jest. Trzeba się do nich przyzwyczaić. I siema. I coś tu na dole jest pewnie. Ta, dokładnie. Sorry za stukanie klawiaturą, ale nic na to nie poradzę. A widzicie, magiczne pazury się jednak przydają czasami. Więc a tam na dole jest czachęcja, cholera. Dobra, tu jest ta paprotka, to... Dobra, mam czachę, więc jest git. No, także też minimalny sekret zaliczony, tylko muszę się dostać tu do góry. O, idealnie. I teraz tu. No i okazało się, że jednak dobrze szedłem. Tylko po co mi jest ten elektryczny miecz, jak tak naprawdę nie mam tutaj już żadnych przeciwników. Więc dobra, najwyżej stracimy go. Idziemy tu. Tu. I w lewo teraz będzie skok. I teraz będzie w prawo. Bo muszę to umieć ogarnąć jakoś. A, dobra. Przynajmniej wiecie, o co mi chodzi. Dobra, udało się. No i piesioł zniszczony, można by powiedzieć. Dobra. Poszło jako tako. Tu trzeba uważać, jak niektórych skarbów nie da się zebrać, to już mówi się trudno. Tutaj zżyłem dwa magiczne pazury, no ale niestety musiałem. Więc dobra, teraz idziemy tu. I tu mamy kolejną myszulę, ale nie wiem, gdzie ona się może nam przydać, więc... Chyba tutaj. A nie, tutaj możemy normalnie wskoczyć. Cztery hity. Z takiego jakby przykucnięcia i idziemy. Kurde, nie mam pocisków. To jest tak, trochę mnie to martwi. Ale dobra. I teraz co tu jest na dole? Zobaczymy. O, kolejny psiak, dobra. Im więcej skarbów, tym lepiej. Tutaj jest jeszcze ten strzelec, więc... O, chciałem zrzucić na niego dynamit, a sam się zrzuciłem. Trudno się mówi. A, tu jest kolejny piesio. Źle to zrobiłem. Nie wiem to zrobić, on tam nadal stoi. Stoi. Także trzymaj. Tak się to robi. No i teraz możemy iść jeszcze bardziej w dół. I pomiędzy nich rzucić ten dynamit. Dobra, jeden tap to zawsze... Jeden to jest zawsze coś. Tylko teraz ja nie wiem jak wrócić do tej myszuli. Aha, fajnie, że mysz nas damage'uje. Nawet jak ją dotkniemy, dobra, mamy skarby. Więc jest git, idziemy do góry. I może po tą mysz wrócimy, tylko co jest tu na dole? O mat. Dobra, trzeba będzie zaryzykować. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Dobra, dało radę. Więc musimy wskoczyć na tą lianę i mamy 40 HP. 5 więcej niż mieliśmy na początku, ale każde HP się tak naprawdę liczy. Więc teraz wracamy do tej myszuli, to mamy w ogóle te jedzonko, więc idziemy dalej. Może ja to postaram się jakoś to szybciej przejść, żeby was nie zanudzać. W sensie tak, o tak, i tu będzie ta mysz zaraz, prawdopodobnie. I ta, no, podwójna mysz. Dobra, i teraz pytanie, gdzie ona się nam przyda, pewnie gdzieś tu niedaleko. Ja w ogóle dobrze idę? Chyba nie. No raczej na pewno. A może? Tak, na pewno źle szedłem. Dobra. Jestem noob w kapitanie pazurze, także trudno się mówi, no i znowu. Aż ta mysz cholerna, spadaj. One nam zabierają najwięcej HP, więc... O, tu jest kolejny mini sekret, ale trzeba na to uważać. O, w ten sposób należy to zrobić i mamy trochę amunicji do pistoletu. Więc idziemy, tylko teraz pytanie, którędy? O,
Tu jest w sumie nie wiem co, ale przywitam go dynamitem. Cześć! A to jest w sumie niewidzialność, dobra. To się przyda? Więc... Tak naprawdę... No fajnie, że mysz nas damage'uje tak naprawdę jak jesteśmy niewidzialni. Spoko. Logika tej gry. O, ale ten nas nie widzi, to możemy go... Go unieszkodliwić bez problemu. Tego tak samo. Więc... No, dokładnie. Tak się kończy, jak się przeprasza za bechnięcie, więc nie przepraszajcie, bo tego nie należy robić. Nie no, tak na serio to... Żeby chociaż ten minimalny poziom kultury były, to wypadałoby przeprosić, bo jak nam się coś tam odbije. Kurde, ale tutaj jest rzeczy dużo do odkrycia w ogóle. Ja zaraz zginę. Więc wypadałoby to ogarnąć jakoś niebieckie. O, fuck, to jest ta mysz. Dobra, zrobałem. No i dupa. I nie żyję. Niestety. Więc będę miał trochę roboty z... Z montowaniem tego. No ale już, trudno się mówi. To chyba tu na dole było. O, fuck, to jest jeszcze to Bajolo. Dobra, przynajmniej mam pociski. A, chcę go zabić. Dobra, udało się. Podobają mi się te pieśni, bo one tak fajnie bekają. No, aha, na 3 hity dopiero musiał zlecieć. Także fajnie, fajnie. No i cóż, mamy już prawie 2,5 miliona skarbów. Więc jest dobrze. O, shit. Tu może być nieciekawie, więc tu trzeba... Ja nie dam rady. Trzeba się tu tylko skupić gdzie niegdzie. Udało mi się mysz zarąbać przez ścianę. Także fajnie, fajnie. Wrócę się po to życie, bo ono mi się przyda. Tylko to było chyba wrócić się muszę. Tu na górę i tam po lewo. O matko, a jeszcze tu są te bajora nieszczęste. Dobra, to tu idziemy po lewo. Tu były te myszy, które mnie zabiły. I tu jest to życie. Nie, dalej. Dobra. Dobra, to mysz unieszkodliwiona. Trochę pocisków nam to ten... Zżarło, ale już trudno się mówi. I teraz wyczuć dobry moment muszę. O, słyszycie? Dobra. Kolejne życie mamy, już piąte. I zrobimy to jakoś umiejętnie. O, właśnie w ten sposób. Więc tu i na lianę. Idealnie udało mi się to zrobić. Mam nadzieję tylko, że gra nie jest za cicho. W sumie lepiej, żeby była za cicho niż za głośno. Więc mam nadzieję, że nie będziecie się skarżyć, że gra zagłusza mój głos. O, fuck, bym tą bajorą wpadł, to by było nieciekawie, to bym stracił to życie zupełnie bez sensu. O, fuck! No właśnie, idealnie. Zapomniałem, że tutaj jest to bajoro, no i cóż, poszło życie na marne. Trudno się mówi. Będziemy mieli okazję jeszcze zdobyć dość dużo tych żyć, więc skoczymy od razu na drugie. O, tak, tak, tak i tak. No, szkoda tego życia, ale cóż, trudno się mówi. Tu mamy kolejny checkpoint. A, your game has been saved. Okej. Okay. A, dobra, bo tu są skarby. Po lewo i po prawo, więc... Więc, aha, tu było życie. Spoko. No to się nam zwróciło, tak naprawdę, można by powiedzieć. Więc, o, fuck, tu będzie ciekawie. Musimy skoczyć na tą platformę. I na tą lianę. Tu mogą być też kolejne skarby tutaj po lewo i po prawo, więc... Tak, dobra, pazur już tam cicho siedzi. Bo tu oglądałem na YouTubie filmiki jednego kolesia, który, ja pierdziele, nagrał to na perfekt i gdzieś były tutaj te skarby, no i zrąbałem to po całości. Trudno się mówi, tak to miałbym już 6 życia, nie 4. Dobra, w następnych levelach postaram się nie ginąć jak ten noob skończony. Więc idziemy i walimy te skarby tak naprawdę, bo już ile życie straciłem przez to, że chciałem zabrać skarb, to już widzieliście. O, tutaj jest skarb jeden, więc jest dobrze i więcej nie zbieram. To, czego nie widzę, to sobie odpuszczam. Tu jest ta paprotka. Tu jest jedzonko, więc ja bym je chciał. Tylko jak ja mam je zebrać? Chyba w ten sposób. A nie, dobra, ja mam 100% HP. To się wygubiłem trochę. No cóż, trudno. I teraz mamy po tych lianach, cholera. Tą całą drogę. O matku, tu jeszcze te myszy są nieszczęsne. No kurde, nie strzelaj ty we mnie, bo ja sobie tego nie życzę.
A Tomasz bym chciał mnie szkolić. Kurde, jak ja mam już te zabić? Dobra, właśnie w ten sposób. Dwa hity, koleś. Unieszkoliwiony. Ale mi perfect timing, pazur, ty chyba nie widziałeś perfect timingu. Idziemy do góry, mamy je, o fuck. Tu trochę tego będzie. Muszę to zrobić umiejętnie. Dokładnie w ten sposób. Chyba nic z nich nie wyleciało, ale dobra, trudno przynajmniej. Najtrudniejszy tak naprawdę poziom w tej grze został ukończony. O matko, tu są te kolce nieszczęsne. Dobra, idziemy dalej. No i tak naprawdę... O, co ja zrobiłem w ogóle najlepszego? Dwie myszy na hita, więc o fajnie. No w ogóle tutaj jest ten, tutaj jest ta czacha, więc ja znam taki trik fajny. Tylko trzeba to jakoś to umiejętnie zrobić. Trzeba tu się rozpędzić chyba? A nie jestem pewien jak. A, Holender. Może to w ten sposób należy zrobić? Co jest tu na dole? Nic. Bo wiecie co? To ogólnie należy zrobić tak. Tak jakby tu wejść. O! I tu się rozpędzić. I pójść tam na dół. Bo ja koniecznie chcę tą czachę, ale... Chyba nie uda mi się jej zebrać w tym odcinku. A może to trzeba zrobić w ten sposób? Nie, nie da się. Dobra. A! Udało się. Jednak udało się. Panie i panowie, challenge accepted. I tu mamy sekret. I teraz jak to leci, cholera? A, w ten sposób. No. I tutaj mamy jedną, jedyną szansę, kolejne życie, żeby doskoczyć. Więc tak naprawdę pierwszy sekret w tej grze. Dobra. To hop, 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 hop i hop. Dobra, udało się. Pierwszy etap z czterech. Każdy kolejny jest coraz trudniejszy. To mi się nie wydaje, żeby to było trudniejsze. Tu muszę wyczekać na odpowiedni moment. Niech to się pojawi. I dobra, i jeszcze jedno. Niech się schowa i się, niech się znowu wychyli. Dobra, i idziemy dalej. Więc trzeci, kurde, już mam mokre ręce. To może być trudne trochę. Dobra, udało się. Udało się. Udało się. O matko, ale to trudne. O fuck, no właśnie, o tym mówiłem. Trzeba idealne wyczucie mieć. Także nic z sekretu, ale chociaż trochę skarbów udało mi się zebrać. Więc jest dobrze. I teraz idziemy tu. Hop. No i są tu te kolce, dobra. No, niestety musiałem je hitnąć dwa razy. Kurde, hitnęły trzy razy. Tylko ten sekret to już niestety się do niego nie dobiorę. Bo już zginąłem i... I to co się rozpada, już się rozpadło. Więc już nie dobiorę się do tego niestety. A to zaraz będziemy mieć pojedynek z bossem na tym poziomie. Więc tu będzie się trzeba skupić. Żeby tu nie spać w ogóle, od tego zacznijmy. O! No, dokładnie, więc idziemy na walkę z bossem. No, musimy ją pokonać. Kocicę kurde, która operuje biczem, cholera. Trzeba też nawalać trochę tymi klawiszami i trochę ściszy tą grę, bo ona jest za głośna o wiele. Pójdę ja po życie w ogóle, bo już mało życia już mam. Siemano? Pod głosie, bo teraz za cicho jest wręcz. Dobra, połowę HP jej zbiłem, ona mi jeszcze nie. No ale wystarczy, że ją dotkniemy już wtedy, już jest kicha. No, poza tym ona się tak przemieszcza jakoś tak dziwnie. Dobra, więc mam nadzieję, że uda mi się ją pokonać za pierwszym podejściem. Chociaż ona jeszcze tym biczem operuje, to jest takie trochę trudne do ogarnięcia, ale już widzicie, że ma ona mniej HP niż ja. Tak, ale trzeba uważać na to, jak ona się przemieszcza, tak. O. O, dokładnie. Kurde, 25 HP. No, dawaj, pazur, dasz radę. O, Lender. Ona blokuje te ataki niektóre jeszcze. No! Udało się za pierwszym podejściem. Juhu! Więc zbieramy skarb. No, powiem, to było małe wyzwanie, ale to jeszcze nie jest najtrudniejszy boss w tej grze. A teraz spójrzcie na amulet 9 istnień.
brothers. Two gems. Seven more. Dokładnie. 9 klejnotów, czyli tyle, ile pazur może mieć żyć tak naprawdę, no bo pazur to jest po prostu kot. I teraz zobaczycie podsumowanie tego, ile czego udało mi się zebrać. Mam nadzieję, że chociaż w jednym mam perfekta, czyli chociaż jeden skarb zebrałem, jeden rodzaj skarbu zebrałem wszystko. No i cóż, jak na razie nie jest tutaj nic na perfekt. Pierścionków tak samo. No i dupa, niestety. No ale cóż, nie zawsze będzie tak, jak byśmy chcieli. Więc cóż, ja w tym momencie się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Kapitan Pazur.